Widzisz na internetach. Mi musisz dać czapkę, bo ja ogólnie nagrywam w czapce. Ja ogólnie nagrywam w czapce, wiesz. To pozdrów wszystkich. Pozdrawiam wszystkich bez czapki. Dobra, na razie. Cześć, jestem Kapslelek. I dzisiaj mogę się wydać troszkę niższy, bo mam inaczej ustawioną kamerę, w ogóle światło mam chyba te same, znaczy, ale troszkę inaczej jest światło. Także pierwsze takie, to nie może pytanie, ale że słabo mi idzie na tubach, no to pominę, no bo co, no słabo mi idzie, to dobra, no to słabo mi idzie, jak uważasz, tak uważasz, nie? Pytanie numer jeden. Jak mi się podobały kolonie były, tak? Już to mówiłem w poprzednim odcinku. Czy to prawda, że 2 lata temu miałeś fioletowe włosy? Prawda. Myśleliście, że miałem fioletowe włosy teraz. Czy nagrywam Q&A? Nagrywam, czyli Q&A. Wcale nie wiedziałem, że to znaczy to samo, wiesz. Ludzie, zrozumcie, to jest ironia, takie coś jak ironia, takie słowo powstało. Ironia. Mówisz coś ironicznie, jak na przykład powiesz, jestem głupi, czy tak naprawdę tak nie uważasz, tak? Czyli mówisz coś, tak jakby to była prawda, ale to tak naprawdę nie jest prawda. Tak na kłamstwo to prawda. No. Słuchajcie, jeszcze raz, to jest ironia. Myślicie, że ja to wszystko robię na serio? Te podpisy Q&A i tak dalej. Nie, ja tego nie robię serio, ludzie, zrozumcie to, błagam. I pozdrawiam cię, oczywiście. Dobra, czemu mam na profilowym na Facebooku Pokemonów? A czemu ty masz na Facebooku taką minkę na twarzy? Nie, był hype na Pokemony, wiesz, tak. I uwaga, Kasper się pyta, czy lubię go. Stary, pierdziel się. Usunę twój komentarz chyba nawet, wiesz. Co bym zrobił, gdybym na jeden dzień był dziewczyną? Proszę bardzo, pokażę wam, co bym zrobił. Tak bez ciebie, nie? Co bym robił, gdybym na jeden dzień był dziewczyną? To jest wodoodporne! O, patrz. Nie działa, Marian! To nie działa! Serio? Jakie mam seksowne oczy. Ty, ja bym takie chciał mieć oczy. Jakbym był dziewczyną, to bym sobie tak zrobił. Ty, to ja bym od razu odkrył, że mam fajne oczy. Takie trochę od starej kobiety, ale... Patrzcie, jakie ładne oczka. Fajnie w kamerze. Ej! Marian! Marian, zawał! Nie rób tak, bo ja to nagrywam. Tylko fajnie tak w kamerze nie widać, ale ja mam fajne damskie oczka. Się pomaluję? Trzeba się tym pomalować. Jeszcze tak z pół godzinki tylko. Mama mnie chyba pobije za to. Nie interesuj się, bo nagrywam. Wzięłam się teraz. Marian! Marian, zepsułem to chyba. Dobra, pochikam się teraz. Teraz. Patrzcie, jestem waperem. Jestem waperem! O, dobra, umyję sobie ząbki. Kurczę, ja byłem różoweczką z tyczką. Dobra, Marian, idę się kąpać. Ej, mam ładnie pomalowana oczka. Już się kopałam! Ani sobie ubranym nie zmoczyłam, bo się ostrożnie kopałam ogólnie. Dobrze jest ogólnie. Idziemy, robimy live vloga, moi kochani. Idziemy tutaj.
przeszkadza ciągle. Dobra, założymy sobie czapkę, bo ogólnie dziewczyny w czapkach dzisiaj takie chodzą. Takie dobre gry. Ja też chcę być taka Tumbridge Girl. Sobie usta chyba pomaluję jeszcze, bo zapomniałam. Czym się usta maluje? Jest coś do malowania ust? O, ale świetna szminka. Może sobie... Było tak, nie wiem. A jak się maluje usta, dobrze? Dobra, ale bije ci już naprawdę w dechę. Teraz dostajesz tak mało. Yeah. Otóż tą szminkę i zakręć ją. Styna, ogarnij się! I no, uczę się płameckich głosów, bo nie... Co tam? Jak ty tam? Ty się nie znasz? No, tak powiedziałam! Dobra, teraz on pójdzie. Muszę... mam ładne oczka. Damskie, po... I uwaga na pytanie, kiedy Minecraft? Nie, chwila. Patrz, to ja ci już odpowiem. Ok? Nigdy! Dziękuję ci, Vanessa, oszczędziłaś moje cenne 5 sekund. Co masz w planach nagrywać za kilka miesięcy? Za kilka miesięcy mam na planach nagrywać tak w październiku. Tak pod koniec października gdzieś chcę nagrywać już GTA. Ponieważ kupuję bardziej ogarnięty mikrofon, więc będzie gutes. I jeszcze jeden kolega mnie poprosił, żebym pokazał sobie. Oczywiście sobie ja nie mam, ale mogę wam pokazać mojego pytona. Mój pyton prezentuje się o tak. Fajny, nie? No i tak wygląda mój pyton. Pytonka, ja już go chowałem do spodenek. No elo! Cześć! Te Q&A to są takie jakieś normalniejsze filmiki na moich kanałach, zauważ. Nie ma jakichś takich... Nie, tylko dwa filmiki wrzuciłem w takim stylu Gargamel, a to jeszcze nie był dokładny Gargamel. Żeby robić Gargamela, trzeba coś parodiować. Ja na przykład nie umiem gadać na dany temat i robić Gargamel style. Ja muszę krytykować coś, albo parodiować, nie? Wtedy mi to idealnie wychodzi. Ale no nie, na przykład biorę... Ja mój film może tak, biorę go i patrz co tu pisze. Tu pisze aniołek dla Kaspra. Elo.